Hej, cześć, witajcie, tutaj ja, Avi. Dzisiaj dla was nagrywam coś innego niż Terraria, bo... O, zmieniłem grę, przepatrzcie. Przypadkiem, przepraszam. Bo to będzie top moment, tak? Znaczy top moment, to by takie bardziej po prostu na momenty, tak? Jakby z tej gry. Z Terrarii, tak? Z całej serii, z 70, nie wiem, 4 odcinków, czy coś takiego. Padłem taki pomysł, pomyślałem, że fajnie było coś takiego zrealizować, kiedyś się pytałem już dawno temu, co o tym sądzicie. 100% uznało, że spoko. Tylko 100%, więc zrobiłem. Te momenty nie są jakieś takie niebitne, czy tam jakieś nie wiadomo jak śmieszne, haha. Ale są takie dla mnie, myślę, że dla was te by mogły być, też by mogły być takie bardziej nostalgiczne, takie klimatyczne tej serii, takie wspomnienia właśnie. Więc ja was zapraszam do tego odcinka i dajcie znać pod koniec, czy się w komentarzach co uważacie. Zostawcie oczywiście jakąś ocenę, subskrypcję i zapraszam was jeszcze na mój serwer Discord, mój Pauliny. Gdzie jest Miotos Mera, jesteście stale informowani o nowościach i możecie z nami popisać. A ja tutaj będę bił się z... zaćmieniem. Zaczęli mnie to atakować, tak? A, jeszcze nie wspomniałem w poprzednim odcinku, że skrzydła dostałem nowe. Smoka i mogę tak latać. Fajne, nie? Bardzo mi się podoba. Zapomniałem. Dobra, więc... nie zrazie się też tym, jak to wygląda, tak? Bo jakościowo niestety to jest trochę brzydkie. Ponieważ niektóre te odcinki były naprawdę dawno temu nagrywane. Gorszą jakością, bo wiadomo, gorszy sprzęt. No i również były reploadowane, więc to po drodze pogarsza naprawdę dwójakie, trzykrotnie jakość. Ale mam nadzieję, że wam się pomimo to wszystko spodoba. Zapraszam do oglądania. Tą siekierę z nadzieją, to może nie. Nie chcę ją kopać, jest tak powolna. Może kiedy indziej. Nie, pomóż mi! Ej, spadnę! Ej, no ta dziura była mega widoczna, no. O matko, boska! Super! Poszłeś w moje ślady. Przez złota, no trochę boli w serduszko. Przez tak. Tak mi się wydaje, nie wiem, może to już było. Ej, no, ej, kobylasta, chodź tu zobacz, chodź tak zobacz. Sekund, no super, pójdę. Nie no, ale ja to ścięłam przed chwilą i to dosłownie we mnie urosło. Pieniądze tracę. Może już jasna cholera, no dobra, w dupie to mam, nie wracam tam. Jak NPC spadnie, to co wtedy? On wtedy się odmienia chyba w coś... Ej, rzuć tą gwiazdą do jeziora, on się chyba zmienia wtedy wygląd, wiesz? Po prostu. Jezu, co się dzieje? Jest z potworów. On nie da się, bo mi zabierasz. Sam sobie to rób. Masz. Co oni tu na środku? Zabrałaś gwiazdę. Nie chodzi mi. To weź. Dobra, bądź tutaj, o co ci chodzi? I teraz czapkę, bo tego czapkę też można było wrzucić. Masz, masz, czekaj, masz tą gwiazdę. Zaczynamy paradę. Okej, okay, niech na początku go pszczoły trochę zjedzą. Zrobiłem specjalne granaty pszczele, żeby jakkolwiek tam go pozjadały. Chociaż dużo nie robią, z tego co widać. To jest boss na poziomie prostym, więc powinno pójść łatwo. Ej, jak go zjadają, pułapę! Co? Ej, to będzie łatwiejsze niż myślałem. Ej, to już koniec. Pa, to on zginie. Już zginął. Ej, mega żal. Ile żeśmy przeszli? Nic nie przeszliśmy. Trochę kobaltu. Dobra, zdechnij się tam. Dałeś duszę? Jak... O, i to bardzo dobrze. O, fuck, fuck, fuck. Dychaj. Pomocy? Moja dusza. Nie, 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 nie! 16 złota, ciul w złoto! Mua, tej lawy nie zauważyłem. Kurde, muszę się wrócić po tę duszę. Po co mi nasiona? Dobra, lecimy. O, tu się zaczyna już naprawdę, no, groźnie. Czemu ta lawa się tam wylewa? Uuu! Dałem radę. Avi się pali. Na dwór, pali się. No. O! O, jest fatalnie! To idź się uleć teraz. Nie ma szans! Czy on zdążył? Szybko, bo dzieje na mnie ogniem! Umarłam! Nie! Kuźwa, miałem to na kursorze! Ty! A to się mogło udać, naprawdę.
Chyba nie ma szans go pokonać. Nie, on mnie zabił. Okej, wróćmy tu. A czy ty. Oh, fuck! To lepiej tu przeżyj. Te czaszki. Niech dadzą ektoplazmę. Gdzie są te skrzynki? O, ja stałem na kolcach zasrany. Dobra, wiesz co, weź tam poczekaj, tepnę się do ciebie szybko. Mam jeden i trochę serduszka. I to nie. Źle. Jezu, ja już chyba piąty raz zginęłam. Terraria tu nie, no nie jest gównem, ale jest ciężka. W niektórych momentach. Terraria to gówno. Ale że się wkurzyła, ja nie mogę. Oświetliłam. Ta, bajkowa. O nie, nie mogę go bić, weź go zabij. Wow. Wow, dzięki, że tak szybko go zabiłeś, zanim on zabił mnie. Ale jesteś zdenerwowana, ja nie mogę. Kurzona Paulinka. Dobra, to ja tam nie schodzę sobie poradzić. Nie no, chodź tu. Jezus Maria, gdzie jest ta skrzynia? No nie wytrzymam zaraz. Nie, halo, skrzynia. Kurwa, nie mogę wyjść. Ej, zabije mnie. No i super. Zablokował mnie w bandrze. Ej, bo mnie też zabili. No to super, mam to gdzieś. Nie no dobra, wracam się tam, się do mnie cepniesz. Ja nie mogę. Nie idę już tam, jak chcesz to sobie iść. Jest, no! Jest, jest, to jest ta skrzynia, to jest ta skrzynia. Mamy to, mamy to. Ja nie mogę, serio. Gdzieś, a ty byś chciał, żebym się teleportowała. I już byśmy nie znaleźli. Widzisz? Wszystko dzięki mnie. No dzięki tobie, no właśnie. No, słucham. No dobra, słucham. Jesteś najlepsza. Terraria, najlepsza gamerka Terraria, o. Dobra. Tak. No to zaczynamy, maskarada. O, pojawił się. Jak mu się łapy świecą, że będzie atakował. Ale już prawie nie ma ich, więc to jest dobrze. Twojej łapy nie ma. Jak mam robić wokół niego kółko, jak on jest na mnie sfokusowany? No dosyć ciężko pewnie musisz mieć, no w sumie tak na to patrzę teraz. Ty już prawie giniesz. Wow, udało się! No, no, on na szczęście też. Dobra, więc powinna się, więc się udać, bo jeszcze przed nami 13 walk. Powalimy się. O rady boskie. A użyłaś... Mogę zrobić jego farmę? Chyba to zrobię, to czemu nie? Dwa koło siebie! Ej, słuchajcie, nie, tych jest już 4 koło siebie, no to już jest chyba ewidentny znak, że resp tych kuźwa robaków został powiększony ekstremalnie bardzo, nie? What the fuck w ogóle? 4. Ej, 2 to jeszcze bym... To jeszcze... Wow, było, ale kurwa, 4 to już jest takie... Ej, gra się zbugowała! No, nie chcę mieć kosmitów w tym odcinku, wiesz. O, jest boss! Od razu, dobra! To jest ten. Ale umarł szybko. O, to było osiągnięcie. W sumie właśnie słyszałem. To było takie łatwe. Ej, to było na serio to, nie? Ale beka. Dobra, jest. Ja nie mogę. Ej, dajmy może jeszcze raz się uda. No tak, a dajmy tym razem szansę mu trochę dłużej przeżyć. Na hita. No na hita go zdjęliśmy, nie? O jest, respiła się, dobra, nie bijmy jej. Niech się ukaże trochę. No jest słaba. No ej, zaraz nasze te jest za ją zabiją po prostu. No my nic nie robimy, ich zabijają nasi familiarzy i tyle, nie? Nie wiem, ja się dalej łowię, ona się tam gdzieś pod wodą lata. Dobra, dobijmy już to. Ale ona była słaba. Bez kitu, nie? Jak oni strzelają mocno? Bo oni strzelają raz na jakiś czas, ale jak już strzelą, to tak z petardy. No, niestety. O, fuck, umieram! Ty umierasz. Co jest? Nie umieraj, bo ja nie dam rady sama. Okej, spierdam. Ożyw się. Dobra, to poczekaj chwilę, zaraz się tutaj teleportuję. Nie, proszę wróć! Mam 2 serduszka! Umarłam. Aha, no mogłaś uciekać. Dobra, koniec tego. Ej, no nie! Zabił mnie jeszcze ostatni raz! No to do dupy, no bo teraz się mam lorda. Ale. No już tyle razy cię pokonałem, że w końcu musisz to wydropić. No nie, no serio! Zabiję się. To jest niemożliwe. Dobra, nie. Chociaż nie. No może z okoliczności, że taki akurat to taki zadanie. Dobra.
Raczej na pewno. No i zobaczmy, co nam wydropi. Gówno! O, jak ja uwielbiam gówno, słuchajcie. Tak. Uwielbiam gówno. Więc czekamy w takim razie... Już trochę się powtarza, mi głos mnie przycina. Tutaj nie ma nic wątpienia. Jest! Mamy! Jest! Mamy to, słuchajcie. O! O tak! To jest to. O tym właśnie wspominałem. Czemu się nie respi? Halo, co się dzieje? Czemu muzyka nie gra z lochów jeszcze? O! O Boże! Z góry! Dobra, nie chcę. O mój Boże, jak się wystraszyłem. Czemu on musi z góry latać, no? O! Fuck! Cholera, ta woda. Ta pieprzona woda. Okej, jak będzie od prawej, to idziemy w górę. Jak będzie od góry, lecimy w prawo. Okej, to było dosyć przerażające. Gdzie on będzie? Okej, Halo, ziomuś! Ej, czemu się nie... O, pojawił się! Ale napieprzam w ten klawisz na... To nie jest klawisz, to jest po prostu myszka, nie? Prawy przycisk myszki, lewy. I nie działa! Czemu nie działa? Aha, w ogóle nie zauważyliście, tam się zrobił żbion spętarny. Beka. O, pieniądze. O, już jest tutaj. Ale klikałem, no! Ja już miałem w oczach taki... O, udało się! Ale wiecie co? Ja nie wiem, moja postać albo tam się nie mieści, albo naprawdę nie mam pojęcia, co się dzieje, bo... No bo jak? Ja tam dziursko powiększyć. Ta dziura jest za mała. Ale dziursko tam zrobię, nie? Ale będzie dziura. No to musi wystarczyć, nie? Ilu? Trzech? Nie przesadzi... No... Ile ja musiałem, cholera, czekać? Autentycznie. I widzimy się w ogóle następnego dnia, nie? Czy... No następniejszego tak dokładniej, bo wczoraj nie mogłem o tym nagrać, ale naprawdę ja tą grę musiałem zostawić na kilka godzin, że se po prostu sama chodziła. Autentycznie, jak nie wiem co, długo przy niej siedziałem, jak siedziałem, to nic się nie działo, przez naprawdę wiele godzin dopiero jak poszedłem, coś się wydarzyło, potem to widać. Po tym, że zbierałem 38 sztandarów nietoperza. Co jest w ogóle, nie? Mamy ten jeden klucz, dwa w ogóle sztandary nimfy. A teraz się tego respi też od cholery. Kolejna nimfa. What the fuck? Kolejny klucz! Ej, dobra, to już zrobiłem na nagraniu. Drugi klucz. A tak, to nie chciał się w ogóle... Super? Fajnie, fajna gra. Nie, ja nie mam pytań. Wiecie co, po prostu wyjdźmy.